PTB 6.3.0 to jedna wielka pomyłka. Basekit of Unbreakable, Finishing Mori oraz wiele potężnych perków zrównanych z ziemią. Wszystko to omówimy sobie w dzisiejszym przeglądzie PTB. Cześć, z tej strony Raven i jak pewnie większość z Was wie, ostatnio opublikowany został najnowszy Public Test Build 6.3.0, w którym Behavior zdecydowanie przesadziło. Mówię tak, ponieważ najnowsza wersja testowa gry, która już niebawem zostanie wprowadzona na live serwery, zmieni prawie całkowicie mechanikę panującą w Dead by Daylight. Ale zacznijmy może od początku. Ostatnie aktualizacje bardzo mocno przechyliły DBD na korzyść ocalałych. Mówię tutaj m.in. o zmianach w mecie, takich jak buffowanie licznych perków, basekitowe BT, a nawet karanie killerów za camping i tunneling. W celu wprowadzenia równowagi dla obu stron, Behavior wypuściło patch, o którym aktualnie rozmawiamy. Jak się jednak okazało, stało się kompletnie na odwrót. Zacznijmy może od Last Standing. Last Standing to sytuacja, w której na nogach pozostaje tylko jeden ocalały. Nieważne, czy reszta drużyny jest w stanie agonii, wisi na hakach, czy po prostu nie żyje. W momencie, gdy takowa sytuacja będzie miała miejsce, oboje, killer oraz ocalały, otrzymają zwiększone o kilka stopni pole widzenia, a po prawej stronie ekranu zostanie wyświetlony specjalny status. W momencie, gdy aktywny jest Last Standing i ostatni żywy ocalały zostanie wprowadzony w stan agonii, aktywuje się event o nazwie Finishing Mori. W tym momencie wszyscy ocalali zostaną natychmiastowo poświęceni, a ostatni powalony ocalały zostanie zabity przy pomocy Memento Mori. Wszystkiemu towarzyszyć będzie klimatycznie wyglądająca animacja, a killer oraz zabijane ocalały zostaną przeniesieni na środek mapy. Co dokładnie oznacza to dla graczy? Przede wszystkim grę będzie można przy odrobinie szczęścia zakończyć w kilka minut, a nawet szybciej. Oznacza to również, że umiejętności takie jak Deliverance czy Decisive Strike przestaną mieć w wielu sytuacjach jakiekolwiek znaczenie. Jakby na to nie spojrzeć, jest to wielka przysługa dla killerów z możliwością szybkiego powalania licznych survów, jak na przykład Nurse, Buba czy nawet Plaga. Nie traćcie jednak nadziei, Survivor Mani, bo aby zbalansować nowy system Memento Mori, od najnowszego patcha wszyscy ocalali dostaną możliwość samodzielnego podniesienia się ze stanu agonii nieograniczoną ilość razy. Każdy ocalały, który zostanie zeslagowany na czas dłuższy niż 45 sekund, dostanie możliwość samodzielnego podniesienia się z ziemi. Jeśli mam być szczery, w życiu nie pomyślałbym, że Unbreakable stanie się kiedyś basekitem u ocalałych. Wiem, że to przegląd PTB i nikogo raczej nie interesuje moja opinia, ale powiem wprost. Jest to okropny pomysł. Od zawsze Unbreakable był uznawany za meta perka. Teraz, kiedy jest on podstawową mechaniką u każdego ocalałego, ta gra po prostu przestaje mieć sens, bo każdy mecz będzie wyglądać dokładnie tak samo. Skoro już jesteśmy przy perkach, co stanie się z umiejętnościami takimi jak Unbreakable czy No Meter, które pozwalają survom samodzielnie wstawać? Co stanie się z Devour Hope'em oraz Rancorem, które pozwalają własnoręcznie zabijać survów? A co stanie się z Memento Mori? Z tego co nam wiadomo, umiejętności pozwalające podnosić się z ziemi po prostu będą skracały czas, po którym ocalali dostaną możliwość wstania. Jeśli chodzi o Devoura i Rancora, jest to trochę bardziej skomplikowane. Devour na 5 stakach będzie natychmiast zabijać ocalałego powieszonego na hak, niezależnie od ilości jego wcześniejszych zawieszeń. Czyli w dużym skrócie, ocalały, który ani razu nie wisiał, będzie mógł zostać od razu zabity po pierwszym powieszeniu. Rancor natomiast nie będzie już dawał możliwości zabicia obsesji. Nałoży na nią jedynie efekt narażony do końca gry. Memento Mori natomiast będą nagradzały killera dodatkową ilością punktów krwi, zależnie od tego, ile osób zostanie zabitych przy pomocy Finishing Mori. Co myślicie o tym patchu? Dajcie znać w komentarzach. Jeżeli film Wam się spodobał, to koniecznie zostawcie coś po sobie, bo bardzo mnie to motywuje. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie i widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się!